Dorastając nie miałem najlepszego stylu. Miałem absolutnie w dupie co nosiłem, więc nosiłem co? Wszystko na czarno. Było czarne na czarnym. Ale też nie byłem najgorszy. Kiedy była zima upewniłem się, żeby założyć krótki, ciasny t-shirt i krótkie spodenki. Dzisiaj pogadamy o tym, w jaki sposób moda przeszła z tego do tego. Jak przyszła z idealnie dopracowanych ubrań, które dosłownie ludzie robili godzinami, czasem nawet dniami. Jedną specyficzną koszulę albo spodnie z designerami, którzy naprawdę położyli fundację naszej mody, którą mamy w tym momencie. Na przykład nigdy nie możemy zapomnieć o fitpiku, który zrobił sobie Saint-Laurent na pogrzebie Christiana Diora. Jedno z najbardziej legendarnych nazwisk w modzie i też jedno z najbardziej legendarnych fitpików, jakie... Kiedykolwiek jakkolwiek były zrobione. Do dzisiejszej mody, gdzie dużo osób porównuje ją dosłownie do śmieci. Dosłownie, że designerzy wezmą dosłownie cokolwiek, nie wiem, o taśmę, nie wiem, czy widzieliście ostatnią taśmę Balenciagi, jak i ostatnią bransoletkę. BUM i kosztuje to ile? 3000 euro? 3000 za taśmę z napisem Balenciaga na ręce. Na sam początek przeczytajmy sobie definicję mody. Moda. Podsystem komunikacyjny charakterystyczny dla danej epoki lub struktury macierzystej, który reguluje... Dobra, 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 Tutaj mamy trochę lepszą. Sposób ubierania się, czesania i wykonywania makijażu popularny w jakimś okresie lub miejscu. Pierwszą rzeczą, jaką musimy sobie ustalić to są różne rodzaje fashion shows. Prete porte. Pre Gotowe do noszenia. I to są wybiegi, które widzisz i stwierdzasz, hmm. W sumie te ubrania mogę nosić. Są robione specyficznie przez designerów dla ludzi, którzy lubią zazwyczaj coś, coś innego. To nie jest masówka robiona pod berszkę, żeby jak najwięcej ludzi ubierało się jak takie klony ze Star Warsów. Tylko to jest troszeczkę bardziej skierowane dla ludzi, którzy mają po pierwsze, o wiele więcej pieniędzy niż my, a po drugie, są po prostu znudzeni zwykłymi ubraniami i chcą coś po prostu nowego. Niektórzy zrobią Ci kolekcję, gdzie naprawdę masz wszystkie rozmiarówki i jak masz hajs i Ci się coś podoba, to będziesz potrafiła to kupić, ale niektórzy robią to w zdecydowanie mniejszych ilościach, szczególnie jak coś jest ręcznie robione, jakieś takie fikimiki, nie wiadomo co. Coś takiego jest robione, to zdecydowanie nie będzie to robione aż taką masówką i zazwyczaj to są właśnie też ubrania, które znajdujemy, jak wpisujemy w Google jakieś sukienka, to, tu, 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 i na farfetu nam wyskakuje sukienka za 150 tysięcy złotych, albo inne jakieś takie powalone ceny i ty taki, to jakieś 150 tysięcy, co to? Jest? To są właśnie zazwyczaj ubrania z fashion shows, które po prostu, po prostu ich nie ma za dużo na świecie jak chcesz kupić to możesz, ale będziesz musiała trochę, trochę kopsnąć pieniążka. I teraz mamy drugą stronę medalu, co się nazywa Haute Couture. Ludzie mówią na to katur. I katur to jest... Co, co, co to jest? To są te wszystkie ubrania i wszystkie te fashion show, gdzie patrzysz się na to i mówisz takie... what the fuck? Jak ktokolwiek, kiedykolwiek będzie to nosić? W jaki sposób? Dlaczego? Po co? Po co ludzie się na to patrzą? Młoda totalnie przeszła do... Ale mam nadzieję, że teraz po tym, co ci teraz powiem, troszeczkę zmienisz perspektywę na, na katur. Na katur często się mówi, że są to chodzące dzieła sztuki. W przeciwieństwie do poprzednich pokazów, nie są to zazwyczaj ubrania, które chcesz założyć. Nie są to zazwyczaj ubrania, które nawet są produkowane więcej niż w jednej sztuce. Zazwyczaj to w ogóle są produkowane na tą specyficzną modelkę albo tego specyficznego modela. Musisz dosłownie podejść w ten sposób, jakbyś patrzyła się na obraz. Tylko są to ubrania. Musisz się patrzeć na te rzeczy nie, że. Ale jak oni to założą do pracy? Tylko coś na zasadzie, jak idziesz do muzeum i mówisz, o, fajny obrazek. Też taka ciekawostka, nie ma to znaczenia, jak bardzo ekskluzywne jest jakieś ubranie, albo jak dużą atencję ma jakaś specyficzna firma. Nie jest uznawany jako katur, dopóki... Chambre syndicale de la couture powie... We Francis jest bardzo specyficzne, surowe prawo i na przykład w tym prawie mówi, że po pierwsze, musisz mieć pracownię... W Paryżu musisz mieć przynajmniej 15 pracowników na pełnym etacie i Paryż ma bardzo specyficzne zasady odnośnie katur i w tym momencie mamy tylko 15 fashion houses, w tym jest na przykład Chanel albo Dior, ale nie mamy ich za bardzo więcej. Nie jest to też trochę dziwne, naprawdę, tylko tylko 15. Więc podsumowując, mamy coś, co się nazywa Ready to Wear, czyli gotowe do noszenia, i to są bardziej ubrania, które naprawdę byś nosiła. I mamy coś, co się nazywa Catur. To jest coś, co bardziej chcesz się zainspirować, niżeli nosić te ubrania. W większości przypadków też nawet nie możesz kupić tych ubrań. Też kolejna sprawa w modzie i w katur Shows jest atencja, jest uwaga. No nie oszukujmy się, jeżeli taki typowy Staszek Kowalski zobaczy to na Facebooku, to powie takie. What? Dzisiejszy świat szedł na psy. Wydaje mi się, że jeżeli zwykła osoba, która totalnie ma w dupie modę i napisze ten negatywny komentarz, udostępni to w jakiejś grupie staszkowej i firma albo taki fashion house ma coraz więcej na sobie uwagi, ma coraz więcej na sobie atencji do na przykład swojej kolekcji ready wear, w której ludzie naprawdę będą kupować te ubranie, dlatego, bo są już gotowe do noszenia, nie są kwadratem. <laughs> to fashion house w tym momencie już wygrał, Dlatego, bo zależy im na atencji, zależy mi im też na uwadze. Też w dzisiejszych czasach ludzie potrafią być sławni z najgłupszych, najdziwniejszych powodów, potrafią się wybić i widzimy tego efekty z dnia na dzień. Ja już nie chcę mówić jakie patologie się powybijały w ostatnich paru latach, ale zostawcie obserwację Instagram. Nikita Magikal. Pani Dobra, należy wyłączyć, dziękuję bardzo serdecznie <noise> Powiedz na końcu, jebać Ukraińców Jebać Jadę do tego Torunia, ja kur... zabiję go, zobaczysz, że go zabiję Będziesz mnie odwiedzać w więzieniu, obiecuję ci to Nie, trzymaj ten worek, ale nie, niebie, trzymaj ten worek Kurwa, bo... bo, bo ja. ale. Ale. Wyszły się na wolno, ale nic to Kurwa Kurwa to mi rozwala głowę, jest to niesamowite dla mnie. Może też to jest spowodowane tym, że jeżeli widzimy ciągle to samo, to samo, to samo w internecie, to po prostu się tym nudzimy i w tym momencie już musisz zrobić najbardziej, najdziwniejsze, najbardziej chore rzeczy w internecie, musisz być totalną, już najgorszą patologią, żeby dostać jakokolwiek uwagę, co naprawdę nie idzie w dobrym kierunku, jak mam być z tobą szczery. Zamknij pizze, felu jebany, kurwa, no to idę do ciebie, kurwa. i. myślisz, że my są i też pomyśl o tym w sensie mody. Moda nigdy nie stała w jednym miejscu i nie ewoluowała. Tak jak teraz na przykład wróciła moda na Y2K okay i wszyscy mają obsesję nagle z wielkimi jeansowymi spodniami albo welurowymi dresami, cokolwiek co jest metaliczne i milionem innych rzeczy, które się działy w latach 2000. Co jakiś czas po prostu kółko się zamyka i powtarza. I też dla przeciętnej osoby byłoby to trochę nudne, boś widziała zwykłe bluzy, zwykłe t-shirty, zwykłe garnitury ciągle na okrągłą na fashion shows. Co nie? Więc ludzie stwierdzili, że hmm, to jest w sumie trochę nudne się zaczyna robić, bo jest dokładnie takie samo jak było wcześniej. Więc zaczniemy eksperymentować i robić różne rzeczy, żeby ludziom się nic nudziło i uzbierać sobie atencję. Czyli jest? Można to porównać do tego, jak trzy czwarte z nas mają traumę, jak ktoś nam pokazał losowo na polskim filmik z Live League, jak komuś odcinają głowę. I było takie. Jezus Maria, co ja w tym momencie oglądam, ale trochę jakby chcę oglądać dalej dlatego, bo nie wiem, co to jest i pierwszy raz w życiu widzę coś tak bardzo obrzydliwego. Jesteś w szoku! Tak naprawdę, czy lubisz katur, czy popierasz, czy nie popierasz, firma zdobyła twoją uwagę, więc już wygrała. Na przykład, zobaczmy sobie na takie najgorszą patologię z polskiego internetu, najgorsze dno, jakie jest, taki isamu. Ludzie tak bardzo go nienawidzą, tak go jadą. Przez jego głupotę, że ten gościu zdobył taką popularność i nadal jest tak popularny, i jak robi live, strasznie dużo osób go ogląda, że to jest masakra. Zdobył twoją atencję. Czy z jakiegoś powodu w jakiejś sprawie się z nim zgadzałaś, co błaga, mam nadzieję, że nie? Czy było to coś na zasadzie hate watch albo pisanie jakiegoś negatywnego komentarza, co, co ten gościu znowu odpierdzielił. Tak jak ostatnio wpisy na Twitterze, co w ogóle tego nie skomentuje. Jezus, Maria, jaki Debil. Wow. To ten gościu już wygrał, dlatego bo zdobył twoją atencję. Tak bardzo ludzie hejtują, że za o tym, że hejtując, robią tym ludziom pieniądze. Też takim przykładem i w sumie mistrzem shock fashion jest Mischief. Praktycznie każda rzecz, która wychodzi z tej firmy, jest po prostu tak bardzo inna od standardów w społeczeństwie. Od razu kół, artykuły, artykuły Twitter, Instagram, TikTok, ludzie wyrażają swoje zdanie, czy to jest negatywne, czy pozytywne, nie ma to znaczenia. Mischief ma na sobie uwagę. Najlepszym tego przykładem były czerwone, wielkie buty Na pewno gdzieś w jakimś poście na Instagramie widziałaś te buty. Mi się osobiście podobały te buty, w sumie nadal mi się podobają te buty. W pewnym momencie te buty szły za tysiące złotych. W tym momencie w sumie da się je kupić trochę tani, ale nie będę ich kupować, dlatego bo trochę hype mi przeszedł, ale nadal w sumie mi się podobają, jak bardzo są inne i jakim wielkim to jest statement piece. Jak też zrobić z nimi jakiś outfit, to totalnie zmienia to cały vibe. Zaczynasz wyglądać jak jakiś, jakaś postać z Cartoon Network, co moim zdaniem jest fajnym vibem, ale tak czy inaczej to jest to strasznie shock content. Ten szok przedmiot dla zwykłej osoby na Facebooku, no nie? Co daje bardzo dużo atencji właśnie takim firmom jak, jak MyShift. W sekundy praktycznie wszystkie buty się sprzedały ze strony. Ale większość też tych ludzi, którzy je kupiło, je teraz sprzedają, więc trendy idą i odchodzą. Tak zawsze było i będzie. Też kolejnym dobrym przykładem, który pewnie wszyscy pamiętają, jest Supreme. Ilość ludzi, którzy chcieli mieć koszulkę albo bluzę z czerwonym napisem Supreme, była równoznaczna ludziom, którzy teraz chcą Jordany albo Dunki. Jest Boże, ile było fake'ów. które też były już tak absurdalne, że <laughs> Supreme dosłownie wypuścił cegłę za prawie. Złotych i wszyscy ją kupili. Wyprzedała się w przeciągu paru sekund, a dzisiaj te cegły się sprzedają za tysiące złotych. W każdym razie, Supreme, który był sklepem tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy jeżdżą na desce, stał się w sumie w dosyć krótkim czasie jednym z najbardziej rozpoznawalnych nazw w modzie i wykorzystał to bez skrupułów. W sumie w dzisiejszych czasach, w tym momencie, Supreme nie jest aż takie. Hot, że tak powiem, jaki było kiedyś, ale nadal te rzeczy są cholernie drogie i stare różne kolaboracje Nike'ów i innych tak naprawdę nadal idą za ogromne, ogromne pieniądze. Ale jak dla mnie osobiście, to będzie mi się i tak zawsze kojarzyć z takim 2016 hype beast style. Podsumowując, Supreme, tak jak niektóre inne firmy, po prostu rozgryzły w jaki sposób. Ugryźć kurde, uwagę odbiorcy. Katur Fashion Shows mamy dwa razy do roku. Jedno jest w styczniu i drugie jest w lipcu, więc dlatego też dwa razy do roku pojawiają nam się na timeline'ach bardzo różne, dziwne outfity. <grych> też podsumowując nasz dzisiejszy filmik, najważniejsze jest to, że przynajmniej teraz już wiesz, dlaczego wyświetlić ci się jakaś lampa i pomyślisz, aha, to ktoś tak naprawdę nie będzie tego nosić, to jest tylko dla inspiracji, to jest katur. I później raz na pół roku pokażę ci się Fashion Show, w którym ubrania są w sumie takie, że możesz się nosić, to będzie wiedzieć, aha, to jest, to jest ready to wear, to jest gotowe do noszenia. I będziesz wiedzieć, że po prostu to są trochę dwa oddzielne, ale połączone światy. Jak masz jakieś pytania, albo chcesz, żebym nagrał filmik o czymś innym, też związanym może na przykład z modą, to dawaj koniecznie znać w komentarzu na dole. I to by było na tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ten filmik był trochę informacyjny. Był też troszeczkę inny, ale mi się podobało. Zostaw, zostaw lajka, jak ci się spodobało, dobra? Ja jestem BTD. Be the dreamer, bądź marzycielem i widzimy się już bardzo, bardzo niedługo. Trzymaj się, pa. pa.